Cześć, witam Was dzisiaj w Kiku. Mega dużo nowości, dużo tanich rzeczy i są też przeceny, także zostańcie ze mną do końca, bo na końcu pokażę Wam jeszcze kilka takich perełek. Zaczniemy od tej spódniczki, zobaczcie, ona z tyłu ma taki suwak. Ogólnie z fajnego materiału, słuchajcie, bo jest taka jakby dresowa, taka przyjemna, dosyć dopasowująca się, wygodna. Ona kosztuje 40 zł. Więc w sumie Wam powiem szczerze, że nie jest o wiele droższa od tych w Pepco. Ten sweterek już kiedyś Wam pokazywałam, ale pokażę Wam go jeszcze raz. On jest akurat dosyć drogi, kosztuje 70 zł. Więc uważam, że jak na ten sweterek, to akurat cena no, jest dosyć wysoka. Oczywiście dla pań, które są pierwszy raz na moim kanale, to przypominam o subskrypcji i łapce w górę. Zobaczcie, jakie świetne spodnie. Słuchajcie, mierzyłam je i naprawdę są bardzo wygodne. Ja uwielbiam takie spodnie, gdzie u góry jest gumka, one się fajnie rozciągają. Słuchajcie, nienawidzę jeansów, a te są naprawdę wygodne i są takie fajne, rozciągliwe, przyjemny materiał, dosyć 60 zł. Tutaj obok mamy jeszcze drugie. Zobaczcie, one się tak prezentują, no też w sumie są ciekawe, do tego są, nie tylko, że są wygodne, słuchajcie, są eleganckie i kosztują 45 zł, także ceny są dosyć spoko. Ja powiem Wam, że nawet jestem trochę w szoku, bo w zeszłym roku, albo nawet na początku tego, jak chodziłam w Kiku i robiłam przeglądy, to ceny były naprawdę wysokie, a teraz mam wrażenie, że te ceny dosyć mocno znormalniały. Ten sweterek kosztuje 90 zł, no on akurat jest dosyć drogi, ale jeżeli chodzi o pozostałe spodnie i bluzki, które przed chwilą Wam pokazałam, to ceny są nawet już teraz rozsądne. Tutaj mamy plecaczek za 70 zł, ale słuchajcie, on jest duży. On jest duży i pojemny naprawdę. Tutaj mamy z takiej jakby skóry, z takim, zobaczcie, jeszcze ściągaczem u góry, bo on nie ma żadnego zameczka i kosztuje 70 zł. Dobra, co tutaj teraz z nowości mamy? Słuchajcie, ja pamiętajcie, nie pokazuję wszystkiego po kolei, bo część rzeczy to są stare kolekcje, więc pokazuję nowości. Fajna koszula z takiego materiału, jakby muślinowego, za 60 zł. Dobra, tutaj mamy znowu spodnie, nie, to spódnica jest, przepraszam, jejku, spódnica na gumeczce u góry, ona jest taka za kolano, akurat nie w moim guście, ale może komuś się spodoba i kosztuje 70 zł. Tutaj mamy drugą, taką czarną, ona już taka dosyć krótsza, ale fajną ma tą gumeczkę u góry. Jeżeli któraś z pań może tą gumeczkę oczywiście sobie pozwolić wyeksponować u góry, to polecam, kosztuje 40 zł. To tak pół żartem, pół serio. Tutaj mamy taką bluzeczkę z długim rękawem. Ona jest akurat dosyć długa, kosztuje 70 zł, a to jest taka bardziej tuniczka. Okej, tutaj mamy sweterek, znaczy taką narzutkę właściwie w kolorze takim szarym melanż, jak to się kiedyś mówiło. Już Wam zobaczę, w jakiej ona jest cenie, bo muszę tutaj zaraz to wszystko po sobie poukładać. Kosztuje 64,99, dosyć oryginalna cena. Ok, lecimy dalej. Tutaj mamy znowu spodnie. One są takie jakby w kantkę w ogóle wyglądają, ale nie, to są zwykłe takie dresowe leginsy. Już tutaj zaraz sprawdzimy, jaka jest tego cena. 45 zł. Ten sweterek mi się strasznie spodobał, słuchajcie, bo naprawdę jest taki fajny, luźny, przyjemny taki materiał, lekko prześwitujący, ale myślę, że zda egzamin. On kosztuje 40 zł. Tutaj mam jeszcze taką bluzeczkę. Totalnie nie mój styl. Ale mówię, nie mi to oceniać, 30 zł, więc Wam to wszystko zaprezentuję. Tutaj taka kurteczka, zobaczcie, podobny styl bardzo jak w Pepco. Wygląda dosyć ciekawie i ona kosztuje 80 zł. Właśnie w Pepco były podobne i z tego co się orientuję, nawet chyba w podobnych cenach. Co tutaj dalej mamy jeszcze? Tutaj mamy jeszcze takie koszule, no to taka klasyczna czarna, słuchajcie, koszula. Bez fajerwerków. $45.
Tutaj mamy taką szarą narzutkę. Ona ma takie jeszcze jakby paski, zobaczcie, wyrzeźbione na dole. I ona jest w cenie 70 zł. Ok, no i kolejna rzecz to są te spodnie. Też takie dosyć eleganckie, ale też co mnie bardzo cieszy, mimo że mają guzik, to są takie leginsowate. Bardziej to nie są, wiecie, ja tak po prostu nie lubię jeansów, mam na nie normalnie uczulenie. 45 zł, po prostu nienawidzę, bo są dla mnie obcisłe i gniotą i gryzą i w ogóle są takie nieprzyjemne. I w ogóle te jeansy ze mną nie współpracują. Tutaj mamy bluzkę, znaczy właściwie sukienkę za 60 zł. Tutaj mamy taką bluzeczkę, ale też taką za pupę, za 45 zł. W ogóle, słuchajcie, są duże rozmiary. KiK jest jedynym sklepem, gdzie naprawdę znajdziecie ubrania w każdym dowolnym istniejącym rozmiarze. Od XXXS do rozmiarów XXXXXXL. Tutaj ta kurteczka jest dosyć fajna. Bardzo mi się podoba w tym kolorze właśnie ten fiolet i tak dalej. Ona kosztowała 75 zł. Tutaj mamy jeszcze taką bluzeczkę 70 zł. I ja już się pomału będę zbliżała do końca, także pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że usłyszymy się w najbliższym przeglądzie. Dajcie znać w komentarzach, jaki przegląd robimy jutro. To na pewno się tam wybiorę. Do zobaczenia, moje drogie panie.